Cześć, witam Was serdecznie na drugim z trzech webinarów Fundacji DKMS organizowanych w ramach Miesiąca Świadomości Idei Dawstwa Szpiku. Ja mam na imię Sara i pracuję w Fundacji DKMS i dzisiaj będę miała przyjemność rozmawiać z dwoma wyjątkowymi kobietami z wyjątkową historią. Kiedy Agnieszka zmagała się z nowotworem krwi, Julia zdecydowała się pomóc, oczywiście jeszcze wtedy nie wiedząc, kto po drugiej stronie na tę pomoc czeka. Cześć dziewczyny, cześć Agnieszka, Julia. Jak tam u Was, jak się dzisiaj czujecie? W porządku. Wyśmienicie. Dobrze, to zanim przejdziemy do rozmowy, jeszcze tylko takie kilka kwestii organizacyjnych. Zakładamy, że nasze spotkanie dzisiaj potrwa około godziny. My dziś nie będziemy Was ani słyszeć, ani widzieć, ale możecie się z nami komunikować za pomocą czatu, który jest tutaj po prawej stronie na dole. I właśnie na czacie w trakcie trwania naszej rozmowy możecie też zadawać pytania do Agnieszki i do Julii. Obiecujemy, że na te pytania odpowiemy, tylko że nie w trakcie naszej rozmowy, tylko może na koniec do nich przejdziemy. Ja jeszcze tutaj tylko włączę tak ten tryb zadawania pytań. Możecie je oznaczać tym znakiem zapytania, który tutaj przy czacie widzicie. No dobrze, to zaczniemy. Przepraszam, zaczniemy od początku Waszych historii, które w pewnym momencie się łączą. Chociaż w przypadku Agnieszki ten początek tej historii nie jest łatwy. Agnieszka, kiedy i w jakich okolicznościach dowiedziałaś się o chorobie? No niestety, no tak jak powiedziałaś, no nie był to dla mnie łatwy okres wtedy. To było w 2013 roku, okres taki zimowy. Powiem szczerze, że wiadomo, że wtedy to każdy choruje, ale wtedy co ja chorowałam, to naprawdę to było dużo. Zaczęłam się tym niepokoić, bo mi bardzo odporność wtedy spadła. I powiem szczerze tak, że na zmianę miałam zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, a z racji tego, że z zawodu jestem pielęgniarką, więc akurat pracowałam wtedy w takiej przychodni i sama pobierałam krew, więc poprosiłam koleżankę, żeby mi po prostu zrobiła zwykłą morfologię. I już z samej tej morfologii dowiedziałam się, że bardzo są niskie płytki krwi i no niestety no dało mi to do myślenia. Poszłam do lekarza i tak, że tak powiem, kolejne badania były, wystarczyła sama morfologia. Zostałam skierowana na SOR do Bochni, tutaj do szpitala. Z tymi wynikami. Lekarz jak zobaczył te moje wyniki, to od samego początku nie chciał mnie tutaj na oddział w Bochni przyjmować, tylko dostałam skierowanie pilne do Krakowa na ulicę Kopernika, tam do kliniki. No i tam już taka większa diagnoza, oczywiście punkcja szpiku. No i niestety wyszło, że to jest ostra białaczka szpikowa. Ile wtedy miałaś lat? No prawie 25. A jak później wyglądało to leczenie jeszcze przed przeszczepieniem szpiku? Jak wyglądało? No leczenie było bardzo agresywne, bo z tego co wyszło z punkcji, to praktycznie prawie cały szpik już był zajęty komórkami rakowymi, dokładnie prawie 90%. I no niestety no już na dzień następny już musiałam dostać bardzo silną chemioterapię, która trwała tydzień, z czego no dostawałam trzy różne lekarstwa i to takie, no, że tak powiem, bardzo silne. Jedna nawet szła przez cały tydzień w pompie do wkucia centralnego, więc no miałam szereg różnorakich objawów po tym. Czułam się no, zmiażdżona totalnie, no ale no niestety, no taka jest ta choroba i jeszcze się okazało w dalszym tam jakiejś diagnostyce, że to jest, wyszedł mi jakiś taki gen dodatkowy, że to jest wysokiego ryzyka białaczka i dlatego ona dawała tak ostro sobie znać, że no choroba po prostu nie chciała popuścić i po tym całym cyklu chemii przez cały tydzień no niestety nie dostałam remisji i dalej miałam te komórki rakowe. Ja nie wiedziałam na początku jak to wygląda, myślałam, że jak się zmniejszyło o połowę, że to jest dobrze, a to się okazało, że to wcale nie jest dobrze, bo powinnam się w zasadzie wyczyścić prawie do zera przy tak silnej chemioterapii, a niestety tak się nie stało i pierwszy mój pobyt w klinice to było 2,5 miesiąca
I to było zaraz po badaniach? Już zostałaś w szpitalu? Tak, zostałam w szpitalu i 2,5 miesiąca w ogóle mnie stamtąd nie wypuścili, bo tak silna była ta choroba, że nawet nie miałam czasu zawsze przed jakimś cyklem chemii jest przerwa. A ja po prostu, mój organizm nie był w stanie się odbudować i w ogóle mi wartości nie rosły. Miałam gorączkę przez 2 tygodnie, prawie 40 stopni, więc po prostu no, lekarzowi to coś dało do myślenia. Na początku podejrzewał jakieś tam zakażenie we krwi, ale jednak nie. I okazało się, że po prostu choroba jest tak silna i nie mógł czekać na tą przerwę i dostałam od razu następny cykl chemii. Czyli tak naprawdę choroba zupełnie zmieniła twoje życie, bo z dnia na dzień znalazłaś się w szpitalu i musiałaś przyjmować leczenie. Dokładnie, nie podejrzewałam takiego scenariusza. Tak naprawdę ja pomimo tej osłabionej odporności, ja się nie czułam źle. Nie byłam jakaś taka bardzo osłabiona, nie miałam krwawień z żadnych, ani z nosa, jakichś takich wybroczyn, co są takie standardowe w zasadzie objawy. Czułam się na siłach, żeby pracować, chodziłam nawet do pracy jeszcze w tym czasie i powiem szczerze, że to tak spadło na mnie jak grom z jasnego nieba, nie podejrzewałam tego w ogóle, także no, to był bardzo ciężki okres w moim życiu. Dobrze, to teraz na moment, zanim przejdziemy jeszcze do tego momentu, kiedy dowiedziałaś się, że będzie potrzebna pomoc dawcy, może cofnijmy się jeszcze jakby w tym momencie na początek historii Julii z kolei. Julia, jak to było z twoją rejestracją w bazie dawców szpiku? Kiedy się zarejestrowałaś i czy jakoś zaraz po rejestracji później myślałaś o tym, że może zadzwonimy z fundacji i że będziesz mogła komuś pomóc, czy raczej, tak jak też czasami dawcy mówią, po prostu zarejestrowałaś się i zapomniałaś o tym, dopóki nie zadzwoniliśmy? Jeżeli chodzi o mnie, to zarejestrowałam się 9 lat temu, podczas studiów. Tak naprawdę moja koleżanka Ilonka zachęciła mnie do tego i rozmawiałyśmy o tym całym dawstwie, o DKMS-ie i tak naprawdę ona wszystko mi pokazała i zarejestrowałam się przez stronę DKMS-u. Po zarejestrowaniu za dużo o tym nie myślałam, w ogóle znaczy myślałam jakby o kwestii idei dawstwa, bo namawiałam swoich kolegów, żeby też się zarejestrowali, ale nie myślałam o tym, że ten dzień kiedyś nastąpi, że zadzwonicie do mnie. Jakoś tak no nie przypuszczałam, że ja będę mogła coś takiego wielkiego zrobić. To nie przychodziło mi w ogóle to do głowy. Czyli zarejestrowałaś się przez internet, zamówiłaś pakiet, tak? Pobrałaś wymaz i odesłałaś. Agnieszka, a co czułaś w momencie właśnie, kiedy dowiedziałaś się, że będzie potrzebna pomoc osoby niespokrewnionej, że tak naprawdę jedynym lekiem dla ciebie jest cząstka kogoś, kogo tak naprawdę nie znasz? Jakie to było? Tak naprawdę to dla mnie to tak naprawdę no nie ma znaczenia, kto pomaga, to i tak jest dla, czy to jest obca osoba, czy to jest rodzina, to jest wspaniały dar. Tak naprawdę bałam się tylko o to, żeby ten dawca się znalazł. Nie bałam się o nic więcej, że to będzie obca osoba, tylko o to, żeby się znalazł, bo wiadomo, że różnie jest, żeby znaleźć zgodnego dawcę, to czasami jest jak naprawdę znaleźć igłę w stogu siana. Także tylko tego się bałam i się cały czas, że tak powiem, w myślach modliłam o to, żeby to się stało jak najszybciej, bo tak naprawdę wiadomo, że każdy ma dość tego szpitala, a nieraz jest tak, że dopóki się ten dawca nie znajdzie, no to cały czas, że tak powiem, trzeba być podtrzymywanym na tej chemioterapii. No a nie wiem, to było jakiś chyba los od Boga, czy jakieś szczęście, że to tak naprawdę sobie to chyba wyprosiłam, że to się tak stało tak naprawdę szybko, bo w styczniu diagnoza, w czerwcu przeszczep, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo krótki okres. No tak, w przypadku, kiedy dawca znajduje się w rodzinie, to gdzieś jest taki pewnie większy spokój, bo wiemy, że ta osoba jest wśród naszych bliskich, a zazwyczaj w rodzinie też ta gotowość do pomocy jest większa, tak? A tutaj jednak musiałaś liczyć na to, tak jak powiedziałaś, że w tej bazie znajdzie się ktoś zgodny.
No i na szczęście się znalazł, Julia. Jak to było z tym pierwszym telefonem z fundacji? W jakich okolicznościach cię zastaliśmy i jak to, jakie to były uczucia otrzymać taki telefon i dowiedzieć się, że możesz komuś pomóc? Telefon dostałam, jak akurat zeszłam na przerwę w pracy. Na początku nie wierzyłam w to, co się dzieje. Na początku też myślałam, że ktoś sobie żarty ze mnie robi, czy to na pewno fundacja, ale jak już później zobaczyłam maila na skrzynce z potwierdzeniem, że faktycznie będzie taka procedura uruchomiona, to w to uwierzyłam. Byłam bardzo podekscytowana, szczęśliwa. No, latałam z radości, tak, że będę mogła dać komuś szansę na życie. Czyli nie wahałaś się? Czy miałaś w tym momencie albo później jakieś wątpliwości, czy powinnaś oddać komórki macierzyste, czy to była oczywista decyzja? To była oczywista decyzja. Jakbyście po mnie przyjechali tego samego dnia, ja bym wsiadła, pojechała do kliniki, do szpitala, nie obawiałabym się niczego, bo po prostu ja wiedziałam, że chcę to zrobić w momencie rejestracji, dlatego też zachęcam wszystkich potencjalnych dawców, którzy dopiero się rejestrują, żeby byli pewni na 100%, że chcą tego, żeby później nie było sytuacji, że się wycofują, więc ja swoją decyzję podjęłam świadomie. Jedyne wątpliwości na początku mieli moi bliscy, bo obawiali się, a jak to, a jest bardzo wiele mitów, tak, że pobranie jest z rdzenia kręgowego, że paraliż, że jeszcze tam jakieś inne rzeczy, więc ja zaczęłam edukację swoich najbliższych, bardzo szybko też sami zaczęli w tym temacie doszukiwać, grzebać jakichś różnych informacji. I też chciałam powiedzieć, że jestem bardzo dumna z mojej mamy, która w swojej pracy rozdaje wszystkim pracownikom ulotki DKMS-u, zawsze jak są jakieś akcje rejestracji, zresztą też jak akcje rejestracji organizowałam ja sama, to zawsze mama mi pomagała, była wolontariuszką i szła w ten tłum ludzi i zachęcała i się chwaliła, że jej córka oddała komórki. Jestem też bardzo dumna, bo też bardzo mocno wspierała mnie moja ciocia Jadzia, moja chrzestna, mój chrzestny, oczywiście mój tata, więc no i o mężu też nie mogę zapomnieć. Tutaj są to osoby, które naprawdę bardzo się z tego cieszyły i bardzo mocno mnie wspierały. Zresztą jak opowiadałam im wszystkim o Agnieszce, to też każdy się bardzo zawsze wzruszał. No i też później mieli okazję Agnieszkę poznać face to face, więc to już też w ogóle było bardzo emocjonujące. Ale do tego jeszcze zaraz dojdziemy. Tak. Natomiast mówisz, że po prostu jakieś ewentualne obawy mogły wynikać z niewiedzy, obawy nawet nie twoje, tylko twoich bliskich. W momencie, kiedy zostały rozwiane, to tutaj mamy tak, mocnych działaczy wśród twoich bliskich i samych. Bardzo mocnych też w mojej pracy mam. Ja pracuję na Uniwersytecie Medycznym, ale mój pokój, mój gabinet jest cały w DKMS-ie. I też zachęciłam moje koleżanki do rejestracji w tamtym roku. Też się zarejestrowały, bo też chciały być takie jak ja. I też wam powiem, że mam kuzyna, kuzyn Janek, który bardzo się obawia igieł, obawia się pobrania krwi, zawsze mdleje na sam widok. I był dumny ze mnie, że ja oddałam komuś komórki macierzyste i sam też postanowił się zarejestrować w bazie. I nawet powiem wam, że dostał po jakimś czasie telefon, że ma szansę, żeby komuś uratować życie. Oczywiście się nie wahał, był gotowy, ale do procedury dalej niestety nie doszło, albo stety, bo może nie wiemy, jakie były koleje losu biorcy. Mam nadzieję, że ten najlepszy, że po prostu odzyskał zdrowie i nie potrzebował. Nie było potrzebne. Albo znalazł się po prostu bardziej zgodny dawca. Albo znalazł się bardziej zgodny, dokładnie. Mhm. Agnieszka, a jakie było po drugiej stronie to uczucie, kiedy dowiedziałaś się, nie wiem, czy to przyszedł, czy od lekarza dostałaś taką wiadomość, czy kto ci ją przekazał i jak to wyglądało, kiedy dowiedziałaś się, że ten dawca jest i że przeszczep będzie mógł się odbyć? To oczywiście mi przekazał mój lekarz prowadzący, codziennie przychodził do mnie na wizytę i to zawsze ja go gnębiłam pytaniami, czy jest już dawca, akurat tego. A jak długo czekałaś od tego? Dwa miesiące. Mhm. Od tej procedury takiej rozpoczęcia, że już stwierdzili, że musi być przeszczep.
No to w zasadzie 2 miesiące i ja go cały czas gnębiłam tymi pytaniami, kiedy ten dawca się znajdzie, czy jest już dawca. A akurat tego dnia, co on mi przyszedł to powiedzieć, to ja się wtedy go nie zapytałam, ale widziałam po jego minie, bo zawsze taki troszkę poważny był, a akurat wtedy przyszedł w takim bardzo dobrym humorze i mówi tak, mam dobrą wiadomość, znalazł się dawca i w zasadzie mogę powiedzieć, że to jest zgodna 11 na 10, bo jeszcze rocznik się zgadza, więc... Więc ja pamiętam, że wtedy leżałam sama w sali, w izolatce. To była taka bardzo malutka sala. Akurat wtedy to dostałam takiej nadludzkiej siły i energii. Nie mogłam sobie znaleźć miejsca i krążyłam tam i z powrotem od łazienki do pokoju, bo nie, po prostu mnie roznosiła energia i oczywiście później się dzwoniłam pół dnia, żeby się wszystkim pochwalić, że ten dawca jest i tak naprawdę już wtedy już pomyślałam sobie, że to już będzie z górki tak naprawdę, żeby tylko dotrwać jeszcze do tego przeszczepu i żeby ten woreczek z tym płynem dotarł do kliniki, to już będzie dobrze. Julia, a jak to później wyglądało już po tym pierwszym telefonie, jak się zgodziłaś, jak wyglądał ten cały proces od momentu telefonu do samego pobrania komórek macierzystych? Więc tak, po telefonie z fundacji otrzymałam ankietę medyczną, którą musiałam wypełnić, ona była później analizowana przez lekarza, jeżeli wszystko się zgadzało, byłam umówiona na pobranie krwi w miejscu mojego zamieszkania, blisko domu. Poszłam oddać krew, po jakimś czasie dostałam odpowiedź, że wyniki są w porządku i po prostu oczekujemy na dalsze decyzje z kliniki pacjenta. Bardzo szybko też ten telefon przyszedł, że będą się decydować na mnie i że możemy zaczynać całą procedurę na następnym etapie. Także dalej to wyglądało tak, że zostałam umówiona na badania takie wstępne w Warszawie do kliniki na Banacha. Tam zostałam bardzo dokładnie przebadana, tak naprawdę od stóp do głów, nigdy chyba tak nie byłam przebadana. Było bardzo miło, bardzo sympatycznie, w ogóle byłam w szoku, że jestem w polskim szpitalu, że po prostu jest tak miło i tak sympatycznie, naprawdę, bo to jest jednak rzadkość. I po tych badaniach no, dowiedziałam się znowu, że kolejny etap, że mam zielone światło, że jestem zdrowa, że mogę pomóc, bo to jest bardzo ważne, żeby dawca był zdrowy, bo nikt nie weźmie dawcy, jakby były jakieś znaki zapytania, bo dawca jest najważniejszy, oczywiście biorca też jest na pierwszym miejscu, ale zdrowie dawcy jest najważniejsze. Po tych badaniach wstępnych dostałam też takie zastrzyki po to, żeby namnożyć moje komórki macierzyste we krwi. Te zastrzyki brałam tydzień przed oddawaniem komórek macierzystych. Te zastrzyki są bardzo proste, strzykawka jest wygląda tak jak cukrzycy podają sobie insulinę, czyli jest to cieniutka igiełka, brzuch sobie wbijałam, nie było żadnego problemu. Jedyny problem, jaki napotkałam, co mnie bardzo zdziwiło, bo przy pierwszym podaniu zastrzyku jest zalecenie, żeby, znaczy wtedy akurat było, nie wiem jak to teraz wygląda, żebym się udała do lekarza POZ-u czy do szpitala, żeby po prostu zrobić ten zastrzyk przy lekarzu, czy w razie czego nie mam jakiejś reakcji alergicznej, nie wiem. Była to niedziela, więc pojechałam z samego rana do szpitala, do wielkiego szpitala w Łodzi, nie będę tutaj im robić antyreklamy, ale zszedł pan doktor, który został obudzony, był strasznie niezadowolony z życia, że ktoś go budzi, jakim prawem. Byłam wtedy z moją mamą, która mówi, panie doktorze, no tutaj córka będzie oddawała komórki macierzyste, będzie ratowała komuś życie. Tak naprawdę pan doktor nas odesłał z kwitkiem, nie miał ochoty pomóc. Później pojechaliśmy do drugiego szpitala, gdzie był bardzo fajny młody doktor, który poprosił, żebym położyła się na leżance, zaopiekował się mną, nawet chciał mi herbatę zrobić, mówił, że dawcy to skarb,
i że on zrobi wszystko, żeby to się udało, nawet dał mi, nie wiem, dodatkowe jakieś tam strzykawki, igły, plasterki, no po prostu tak bardzo chciał mnie uhonorować i przy nim właśnie miałam ten pierwszy zastrzyk, wszystko poszło w porządku, także nie było tu żadnych problemów. No i jak ten tydzień minął, znaczy w trakcie jeszcze tego tygodnia, to dodam, że miałam takie objawy grypopodobne, czyli łamało mnie w kościach, bolała mnie głowa, ale to nie jest nic strasznego, jest to do przeżycia, można wziąć ibuprom i jest okej. I w końcu przyszedł ten dzień, w którym miałam jechać do Warszawy, oddać te komórki. W ogóle też dodam, że fundacja tutaj zapewnia miejsce do spania, tak, w hotelu, zapewnia też przejazd, w sensie, że pokrywamy wszystkie koszty. Tak? Pokrywa koszty, no i też dawca ma zapewnione zwolnienie lekarskie w 100% płatne. Także to jest też bardzo ważne. I też, co chciałabym dodać, że fundacja w razie czego, jakby byłby jakiś problem z pracodawcą, że nie chciałby puścić na to oddanie, to też fundacja pomaga w tej kwestii. No i słuchajcie, doszło do tego momentu, pojechałam do kliniki, już mnie tutaj kochane pielęgniarki naszykowały. 4 godziny spędziłam przypięta do, bo ja oddawałam komórki macierzyste z krwi obwodowej, tak? Bo już nie wiem, czy to dodałyśmy na początku, czy nie, ale to jest ważne, żeby powtórzyć. Byłam przypięta do maszyny z jednej ręki, znaczy w jedno przedramię miałam wbitą igiełkę, i tam była rurka, która szła do maszyny filtrującej. Maszyna filtrowała nadmiar komórek macierzystych z mojej krwi obwodowej, czyli to też nie jest to, że wszystko mi zabierała. No i krew wracała drugą ręką, bo po to właśnie też namnażałam te komórki tymi zastrzykami. Tak siedziałam sobie 4 godzinki, był przy mnie mój mąż, miałam laptopa, oglądaliśmy sobie film, było bardzo sympatycznie, bardzo miło. Taka randka też... była prawie, że. Tak, prawie, że tak, tak, tak. Najgorzej tylko, bo też przed samym zabiegiem proszę, żeby bardzo wypić dużo wody. No i wiecie, stał się ten moment, że potrzebowałabym iść w magiczne miejsce, no i niestety panie mówią, no, że no, będą musiały przynieść do mnie. No i zrobiły tam taką ochronkę, ale jeden pacjent, który był obok, bardzo był ciekawy, co się dzieje za tą zasłonką, i mnie podglądał i się tak zestresowałam, że już o wszystkim zapomniałam i te 4 godziny po prostu wytrwałam jakoś, ale no z takimi małymi przygodami naprawdę odbyło się to wszystko w porządku, także no nie ma czego się bać, tak? Jest to bezpieczne, czułam się bezpieczna, teraz jestem zdrowa, mam piękną córkę, bo też niektóre dawczynie się boją, że ojej, nie zajdę w ciążę, będą jakieś problemy. Także no, jestem tutaj z wami i naprawdę chciałabym przekazać, że nie ma czego się bać. Obalić wszystkie mity. Dokładnie, dokładnie tak. To ja może jeszcze dopowiem tylko a propos metod, że tutaj faktycznie ty miałaś pobranie z krwi obwodowej i to jest metoda, która jest stosowana w 85%, więc tak naprawdę w dużej większości pobrań. Druga metoda to pobranie z talerzy kości biodrowej, stosowana w 15% przypadków i tutaj to jest metoda, która się odbywa pod narkozą. Nie przyjmuje się wtedy tego czynnika wzrostu komórek, wygląda to troszeczkę inaczej, ale też nie ma się czego bać, z tego co dawcy mówią, to nie boli i nie jest nic strasznego. Natomiast no my gdzieś tam częściej, przynajmniej na naszych kanałach Fundacji DKMS, mówimy o tym, jak wygląda ten cały proces oddania komórek macierzystych i też przygotowania do tego oddania. Natomiast rzadziej mówimy tak naprawdę o tym, jak to wygląda ze strony biorcy. Więc tutaj Agnieszka, pytanie do ciebie, jak wyglądało twoje przygotowanie do przeszczepienia i samo przeszczepienie, jak to wygląda? No, przygotowanie jest takie, że no na początku wiadomo, dostaję silną chemię, która ma za zadanie wypłukać jakby stary szpik z kości, żeby zrobić miejsce na przyjęcie komórek macierzystych, które wiadomo później trafiają
wiadomo, najpierw krążą w krwiobiegu, a później powoli, powoli docierają sobie do tego szpiku i tam się zagnieżdżają. No i ta chemia, no, no wiadomo jak to chemia, niestety bardzo silna, nawet silniejsza niż ta, co ją brałam na samym początku leczenia. No było bardzo ciężko. Myślałam, że pewnymi momentami myślałam, że po prostu nie dotrwam do tego przeszczepu, że nie przeżyję tej chemii, bo serce mi troszkę tam świrowało. Ale no wiadomo, no chemia chemią. Co się nie zrobi, żeby po prostu żyć, prawda? Więc jakoś zacisnęłam te zęby i przetrwałam. Później jest taka tak zwana doba zero, gdzie po prostu nic się nie przyjmuje już i później na następny dzień otrzymuje się ten woreczek właśnie. Tak naprawdę to już nie jest jakiś super trudny zabieg, to już tak nie wygląda, to wygląda jak po prostu zwyczajnie jakbym kroplówkę czy tam krew dostawała do wkucia centralnego tutaj. Taki malutki woreczek, w zasadzie ja dostałam gdzieś tyle, to się lekarze śmiali, że po prostu to jest ilość jak dla dziecka i że może nawet by mi wystarczyło materiału z krwi pępowinowej, jakby się uparł. A ja tyle naprodukowałam, Agnieszka, wiesz co ona... 4 godziny oddawał. A też było mi połowę mniej. Ale widzisz, jaki mocny dało radę. Czyli to nie jest operacja, to nie, tak jak nie. Można sobie gdzieś tam wyobrażać, tak, że przeszczepienie to brzmi jak jakaś skomplikowana procedura. Operacja, natomiast jest to faktycznie w formie kroplówki, więc dokładnie. Nie jest. Akurat Julka miała taką sytuację z toaletą i ja w tym samym dniu przeszczepienia też mi się zachciało w magiczne miejsce iść, a akurat wtedy mogłam iść, po prostu dostałam na stojaku, miałam przyczepione te komórki, więc po prostu sobie miałam zwykłą kroplówkę, udałam się do toalety, spotkałam jeszcze przy okazji wtedy takiego pacjenta, który też był przyjmowany i on się mnie zapytał, no pani tu już leży, jak długo, no a kiedy pani będzie miała ten przeszczep? A ja mówię, no właśnie mam w tym momencie. Czyli tak się spodziewał, że to jakoś... Że to jakaś jest większa procedura, że się leży, że tam się usypia czy coś. Nie, to tak nie wygląda normalnie. Jak się woreczek skończył, pielęgniarka przyszła, odłączyła, było po przeszczepie. A później już wiadomo, trzeba było oczekiwać na reakcję organizmu, na wzrost wartości. I tak naprawdę te wartości mi urosły, znaczy tak zaczęły się już tak w 11 dobie po przeszczepie, już tam były takie w miarę dobre, a w 19 dobie po przeszczepie ja już zostałam wypuszczona do domu. Super. Super, Aga, bo jesteś po prostu wielką fajterką. Jesteś moją fajterką, bohaterką, naprawdę. No i dobry materiał był. To, co ty przeżyłaś, to jest naprawdę kropla w morzu tego, co ja zrobiłam dla ciebie, bo ja mam jeszcze tutaj w głowie tę historię, po prostu jak mi opowiadałaś, jak mdlałaś przy badaniach szpiku, tak, przy pobraniu szpiku, żeby po prostu cię zbadać, więc naprawdę chylę czoła, jesteś moją bohaterką. A ty moją, bo bez tego twojego materiału nie, to by się nie udało. Nie byłoby mnie teraz tutaj. Wszystko ma swój sens. Ja chciałam jeszcze tylko na momencik wrócić do tego, co mówiłaś, Agnieszka, odnośnie do tego momentu już zaraz przed przeszczepem. To też jest taki moment, kiedy właśnie, tak jak wspominałaś, Julia, gdzieś przy rejestracji, czy nawet przy tym pierwszym telefonie z fundacji, to jest taki moment, kiedy trzeba podjąć już taką ostateczną, odpowiedzialną decyzję, czy faktycznie chce się to zrobić, no bo najgorzej, jeśli dawca wycofa się zaraz przed pobraniem komórek, kiedy pacjent już też po drugiej stronie jest przygotowywany, kiedy jego organizm jest tak naprawdę zerowany, w tym momencie, jeśli dawca się wycofa już na samym końcu, no to może mieć to naprawdę poważne skutki, dlatego warto podejmować odpowiedzialne decyzje, świadome,
wcześniej, po prostu w momencie rejestracji, czy nawet tego pierwszego telefonu z fundacji, kiedy mówimy tak, zgadzam się na całą procedurę. No dobrze, to już tak przechodząc, coraz bardziej chyba zbliżamy się do tego momentu waszego spotkania, czy waszego kontaktu w ogóle. I tu pytanie do Agnieszki, czy klinika udzieliła ci od razu jakichś informacji o dawcy, czy wiedziałaś, nie wiem, jakiej płci jest, w jakim wieku, jakieś takie ogólne informacje dostałaś? Tak, tylko ogólne informacje. Zgodność. Właśnie wie, ile jest skala zgodności, więc że 10 na 10 plus ten rok urodzenia i że to jest kobieta z Polski. W zasadzie tyle wiedziałam. A ty, Julia, dowiedziałaś się takich informacji zaraz po pobraniu? Tak, jak oddałam komórki, to zdążyłam jeszcze pójść na obiad. Później wróciliśmy do hotelu i pamiętam, że wyszłam z windy i dostałam ten telefon z fundacji, w którym przekazaliście mi, że właśnie jest to Polka, że jest w moim wieku i, no i właśnie, że dziewczyna, tak, no Polka. I w tym momencie wybuchnęłam po prostu płaczem, mój mąż nie wiedział, co się dzieje, od kogo ten telefon dostałam. No i po krótkiej chwili, no po prostu, no naprawdę, no to było coś takiego, no niesamowitego, tak, no. A czy od razu miałyście takie myśli, że chciałybyście tę drugą osobę poznać? Bo wiem też, że niektórzy dawcy czy biorcy niekoniecznie chcą tego kontaktu i gdzieś... No, myślę, że wynika to też z tego, że w momencie, kiedy poznajemy tę osobę, to trochę bardziej nawiązujemy kontakt, czujemy się odpowiedzialni za nią, więc niektórzy dawcy i biorcy po prostu tego kontaktu nie chcą. Czy wy się zastanawiałyście, czy od razu wiedziałyście, że chcecie się poznać? No ja od razu wiedziałam, że chcę. To od pierwszego dnia przeszczepuję. Ja sobie cały czas układam w głowie, co ja powiem Julce, bo tak naprawdę no samo dziękuję, to jest tak naprawdę nic w porównaniu do tego, że ja dzięki Julce żyję. Ja od pierwszego dnia cały czas myślałam o niej i że no ona już będzie cały czas w moim sercu, ja zawsze jej to będę powtarzać i będę jej za to dziękować, bo ona się stała tak naprawdę moją no trzecią siostrą i ona dobrze o tym wie. A ty, Julka? No tak, no ja już dreptałam nóżkami, ja jestem z natury niecierpliwą osobą i no bardzo nie mogłam się doczekać i też zastanawiałam się właśnie, czy Aga chce tego kontaktu ze mną, czy nie chce, to znaczy wtedy moja biorczyni, tak, no bo nie wiedziałam, że ma na imię Agnieszka. I tak naprawdę, no też Aga tutaj mówi, że chciała, ale właśnie się nie odezwała pierwsza do mnie. Ja się też bałam odezwać. No i w końcu przełamałam się, napisałam pierwsza do Agnieszki list z pomocą fundacji, anonimowy list, gdzie musiałam właśnie wszystkie swoje jakieś informacje życiowe powycinać. Nic nie mogłam przemycić, nic a nic, żeby po prostu Agnieszka mnie nie znalazła gdzieś tam. Także... gdzieś tak chyba Aga po pół roku, nie? Gdzieś mniej więcej. Dostałam pierwszy list w klinice, wtedy mi to przekazała sekretarka w klinice, dostałam wtedy też bransoletkę, taką koniczynkę od Julki. Ja tak naprawdę, ja nawet nie wiedziałam, że można taki list napisać, bo jakbym wiedziała, że można, to na pewno bym też to zrobiła. A tutaj Julka mnie tak zaskoczyła właśnie wtedy tym listem i no też się wtedy w klinice popłakałam. I tak się zaczęło. Tak się zaczęło takie anonimowe pisanie i to był nasz taki właśnie pierwszy kontakt. Strasznie byłam ciekawa, jak ma na imię w ogóle, skąd jest i no wszystko, wiadomo, czy ma jakieś rodzeństwo. No wszystko chciałam wiedzieć, ale to wiadomo, że to ja też jestem niecierpliwa z natury i tak to się zgadza. Ale no, znaczy, Ania, przecież o rodzeństwie to mogłyśmy chyba, bo było, bo ja wiedziałam, że masz dwie siostry, tak, które ci mogły pomóc. Racja. I ja też dowiedziałam się, że Agnieszka ma siostrzenicę. Tak, Julkę. A ty jesteś jedynaczką. I po prostu dla mnie to było takie, matko, ona ma Julkę też w rodzinie i to było coś niesamowitego, tak? I mówię, tak. Tylko ona wiedziała, że ja też jestem Julka.
Tutaj może warto dodać, że kwestia tego kontaktu w ogóle, czy nawet informacji o stanie zdrowia biorcy, bardzo jest różna i zależy od tego, z jakiego kraju jest dawca i z jakiego biorca. Nie zawsze ten kontakt, czy nawet informacja o stanie zdrowia pacjenta nie zawsze jest możliwa. Na pewno we wszystkich krajach jest przynajmniej te 2 lata, podczas których jakikolwiek kontakt powinien być anonimowy, więc tak też właśnie było w tym przypadku i my tutaj jako fundacja pośredniczymy w wymianie korespondencji i dziewczyny, moje koleżanki, które pracują w dziale, które opiekuje się dawcami po pobraniu, one właśnie są odpowiedzialne za to, między innymi, żeby być takimi cenzorami, którzy tutaj po prostu wykreślają, zamazują, jeśli ktoś, jakiś dawca albo biorca będzie chciał przekazać, nie wiem, swoje imię, numer telefonu, czy jakiekolwiek dane, dzięki którym dawca i biorca mogliby się odnaleźć przed tym upływem 2 lat, no to tutaj niestety dokładamy wszelkich starań, żeby tak się nie wydarzyło. Natomiast później, po tych 2 latach, kiedy ze sobą pisałyście, udało się wymienić danymi i spotkać. To jeszcze były takie czasy przed rekomendacją z 2015 roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że nie powinny takie spotkania póki co się odbywać. Czekamy cały czas na nowelizację ustawy, która w jednoznaczny sposób określałaby te wymiany danych między dawcą i biorcą i spotkania dawcy i biorcy w Polsce. Natomiast wtedy to spotkanie jeszcze mogło się odbyć i się odbyło. Co czułyście tego dnia? Czy była od razu jakaś taka między wami więź niesamowita, czy na początku było jednak trochę niezręcznie? Jak to wyglądało? No ja bardzo się cieszę, że mogłyśmy się jeszcze spotkać. No to teraz tak naprawdę ciekawa jestem, jak to będzie, bo moim zdaniem jest fajnie poznać tego dawcę, zobaczyć, spojrzeć prosto w oczy osobie, która uratowała życie. I wiadomo, że był stres i to bardzo duży, nie wiedziałam po prostu, wiadomo, to jednak też jest ktoś, kogo widzę pierwszy raz na oczy, ale od razu była więź, od razu była rozmowa i przytulenie i nie czułam skrępowania, może z racji tego, że tam było bardzo dużo fotoreporterów i tak było to bardzo medialnie zrobione, ale ze strony Julii nie czułam skrępowania, od razu się tak rozmawiało, tak naprawdę na tych samych falach i tak jest do dzisiaj. Zgadzam się w 100% to, co powiedziała Aga. Ja jeszcze tylko dodam od siebie, że tego dnia był ogromny stres, bo też właśnie tak jak Aga powiedziała, było bardzo dużo fotoreporterów i byłyśmy w centrum uwagi i ja patrząc ze swojej strony, taka szara myszka ma wyjść na scenę, gdzie ja nigdy nie lubiłam być na świeczniku. Nawet jak rodzina mi śpiewała 100 lat, to też zawsze się chętnie chowałam, bo po prostu nie lubiłam takich wystąpień. Ale od razu jak zobaczyłam Agę, dostałam tego kopa, wyszłam do niej, przytuliłyśmy się i też Adze powiedziałam, że już jej nie odpuszczę, co też później media podłapały gdzieś tam, usłyszały, jak jej to wyszeptałam. Także to było coś takiego bardzo emocjonującego i naprawdę szkoda, że weszła taka nowelizacja, znaczy, że weszła taka ustawa, że po prostu ograniczają taką możliwość, bo to jest takie, to jest taka, nie wiem, wisienka na torcie, tak jak widzisz tą dziewczynę, widzisz tą Agnieszkę, że wygląda tak i tak, i że żyje, że ma się dobrze i to wszystko jest to tak naprawdę dzięki nam, tak? Dzięki nam dawcom, bo każdy dawca po prostu tutaj zasługuje na ukłony i każdy biorca też jest, tak jak mówiłam o Agnieszce, że bardzo waleczny i naprawdę to jest coś niebywałego. Zobaczymy, co będzie dalej i czy będzie ta nowelizacja ustawy, która by tak jednoznacznie określała to, jak to jest z tymi spotkaniami. Natomiast super jest to, że może was stresowały jakieś zewnętrzne warunki tego spotkania, natomiast gdzieś nie stresowało was poznanie tej osoby i że od razu gdzieś poczułyście chyba coś takiego
co was z tą osobą łączy, bardzo słusznie, bo łączy bardzo dużo, nie tylko geny. No i właśnie o to chciałam zapytać, czy już później, jak miałyście i macie ze sobą kontakt, to odkryłyście jakieś takie rzeczy oprócz genów, które was łączą, nie wiem, macie jakieś wspólne hobby albo jakieś gusta kulinarne, lubicie, nie wiem, pizzę z ananasem albo bez ananasa, są jakieś podobieństwa? No, w restauracji podobnie drinka, będzie bez lokowania produktu, ale się śmiałyśmy, że coś takiego wybrałyśmy. Jedzenie chyba też podobne, ja mówię o tej takiej pierwszej kolacji, gdzie już po prostu byłyśmy poza wszystkimi i byłyśmy same, znaczy no nie do końca same, bo z naszymi mężami i z Kasią Jabłońską, którą serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Agon, bo też dodam tutaj, jeżeli chodzi o Kasię, Kasia jest, znaczy była pracownikiem fundacji, i Kasia znała mnie, jak i Agnieszkę, i była jakby po dwóch stronach muru. Barykady. Barykady, tak, że ja mówiłam do Kasi, Kasia weź, no ja już tak bardzo bym chciała poznać tego biorcę, jak chociaż ma na imię. No i Agnieszka robiła to samo, myśląc o mnie, no i Kasia biedna, no przecież nic nie mogła zrobić, tak, i po prostu cały czas tylko się musiała pilnować. Chciała 2 lata wytrzymać. Tak, więc to było coś niesamowitego, więc to też było piękne spotkanie, że mogłyśmy z Kasią obie się spotkać. No i jeżeli chodzi o nasze jakieś upodobania, no to myślę, że z Agnieszką ciągnie nas do tematów medycznych, bo obie mamy wykształcenie medyczne, jakieś podobne książki, seriale na Netflixie, czy filmy, czy jakieś podróże, no myślę, że tutaj jest. Możecie sobie doradzać i znajdujecie jakieś wspólne tematy. Tak, myślę, że tak. No, myślę, że Aga i mężowie nasi też nadają na tych samych falach. Tak, bardzo idealnie się dogadują. Nie wiadomo, jak to wygląda, czy też mają podobne geny, to też się dogadują. Dogadują, więc wybrałyśmy podobnie. A jak wasze życie się zmieniło, odkąd się poznałyście, odkąd jest ta ważna osoba, siostra genetyczna w waszym życiu? Znaczy, ja na pewno z perspektywy choroby i jak patrzę wstecz i jak porównuję ten okres choroby do teraz, to naprawdę no, staram się tak pozytywnie myśleć i doceniam w zasadzie każdą chwilę, może czasami to aż tak nie widać, bo wiadomo, że życie jest różne i też wiadomo, i praca, i stres, i przemęczenie też dają o sobie znać, ale no staram się jak mogę, żeby czasem też siebie samą zganię za to, że na przykład martwię się czymś, a tak naprawdę to nie jest warte tego wszystkiego. I staram się właśnie patrzeć na takie małe rzeczy, cieszyć się z tego i doceniać to, że żyję i że dostałam szansę i że mogę jeszcze sobie coś planować, podróże jakieś, cokolwiek, coś jakieś niespodzianki i tak dalej, że mam szansę, że mogę jeszcze coś zrobić na tym świecie. Julia, a u ciebie? Ja zyskałam 3 siostry. Bo jesteś jedynaczką. Ja jestem jedynaczką, oryginalnie. Mam bardzo dużo kuzynów, kuzynek, ale rodzeństwa takiego nie mam, najbliższego. Więc zyskałam 3 siostry. No i mam osobę, mam przyjaciółkę, z którą mogę zawsze porozmawiać i na którą mogę liczyć, pomimo tego, że dzieli nas trochę kilometrów. Ale staramy się przynajmniej raz na jakiś czas tam zobaczyć, no tak jak Aga wspomniała, no mamy swoją pracę, co nas no bardzo absorbuje, no ale i teraz ta cała pandemia, więc mam nadzieję, że jak to wszystko ucichnie, no to znowu będziemy mogli się do siebie wybrać. I zapraszamy po remoncie. Ale to jest wasza kolej, do Łodzi. A propos rodziny, Julia, to jest tutaj z nami Patryk, który napisał, że jesteś jego ciocią i że jest bardzo dumny. Tak, to jest syn mojej przyjaciółki, Patryś. Więc rodzina tutaj jest i rodzina się powiększyła. Tak, jest moja mama, z tego co chyba widziałam, także mamuniu, kocham cię. Ja też, pozdrawiam. A czy, o to mi się przypomniała Agnieszka, jak mówiłaś o tym, że masz 3 mamy teraz. Tak, dokładnie. Swoją, teściową i jeszcze mamę Julki. A przepraszam, muszę
Aga, przepraszam, wtrącę ci się, bo zapomnę, no jeszcze moja ukochana babunia, która ma 95 lat i też na pewno siedzi z mamą, no. Mają i oglądają, więc no, babciu, właściwie też pozdrawiamy całe rodziny. I babcia też bardzo mocno wspiera. Dziewczyny, a czym dla was jest taka świadomość teraz, że macie bliźniaczkę genetyczną? Dla mnie na pewno to, że ta idea dawstwa jest, że to działa, że to po prostu, że to nie jest takie, że tak powiem, że to ktoś sobie tam zareklamuje i tak dalej, i że po prostu że fundacja chce się na przykład zareklamować. Jestem żywym przykładem na to, że to działa i że naprawdę jest, można dostać drugie życie i tak naprawdę ja patrząc teraz na swoje wyniki, a patrząc przed chorobą, to ja nie miałam jeszcze takich wyników, teraz mam dużo lepsze, tą morfologię i naprawdę jest to tak naprawdę niewielkim kosztem dla dawcy można kogoś uratować. Sama bym tak chciała zrobić i być po tej drugiej stronie tak naprawdę i nie być biorcą, a dawcą, no ale no, los tak się potoczył, tak się potoczyło u mnie akurat, że ja już byłam tym biorcą, ale no może w jakiś inny sposób też pomogę, więc sama jestem też wolontariuszką Fundacji DKMS i już organizowaliśmy tutaj w Bochni bodajże, nie wiem czy nie skłamię, ale już było chyba z 15 akcji w Bochni, także też się staram to propagować i pomagać, mam taką specjalną koszulkę, że mam na plecach napisane, że żyję dzięki przeszczepowi, jestem biorcą i namawiam ludzi do tego, zresztą jak już widzą sami, że ja mówię o tym, że ja byłam chora i widzą mnie, że jestem zdrowa i to sami nie mogą się nadziwić, że to faktycznie działa i są chętni też pomagać. Julka, a u ciebie? Też były jakieś tam później historie z twoim działaniem, a wręcz pracą w fundacji, prawda? Tak, dokładnie tak. Ponad rok pracowałam w fundacji i byłam tą osobą, która dzwoniła do dawców, kiedy był ten mecz, tak? Czyli że było po prostu zgodność dawcy z biorcą i ja wykonywałam ten pierwszy telefon do danego dawcy z zapytaniem, czy w dalszym ciągu jest chętny, żeby pomóc i czy oczywiście, że zdrowy. No i ja przeprowadzałam ten pierwszy etap procedury z tym dawcą, więc ja po oddaniu komórek macierzystych totalnie ześwirowałam, jeżeli chodzi o ideę dawstwa, bo no, wiecie, to jest tak, no właśnie takie namacalne, tak, że jest Agnieszka, że jej pomogłam i że to naprawdę działa, tak jak Agnieszka przed chwilą powiedziała, więc jeszcze bardziej to mnie zmotywowało, jeszcze bardziej się zaangażowałam, robiłam też akcję rejestracji i tak jak wspomniałam wcześniej, moja rodzina też, moi przyjaciele też śmieję się, że na Facebooku moi znajomi już mnie chyba mają dosyć, bo tylko są same treści właśnie związane z ideą dawstwa i chyba już mnie tam wyciszają. Więc no i później tak naprawdę postanowiłam, że będę pracować w fundacji. Dobijałam się no, kilka razy, bo był taki problem, że ja z Łodzi, fundacja w Warszawie i tak naprawdę przez ponad ten rok dojeżdżałam z Łodzi do Warszawy codziennie pociągiem, więc codziennie 5:50 miałam pociąg z Łodzi do Warszawy, ale powiem wam, że pomimo tego, że byłam niewyspana, że miałam bardzo mało snu i że ten tydzień no to był tak naprawdę praca, dom i do spania, tak? I tak naprawdę tak w kółko przez 5 dni, ale ja fruwałam, ja po prostu czułam, że każdego dnia robię coś dobrego, że byłam po prostu szczęśliwa, że coraz więcej dawców tak jest dla biorców i jak wszystko szło zgodnie z planem, no po prostu no to jest naprawdę taki kop, że to warto. I powiem szczerze, że no, potem trochę moje plany życiowe zostały zmienione i niestety musiałam zrezygnować z pracy w fundacji i zostać w Łodzi. Bardzo tęsknię i chętnie bym wróciła do fundacji pracować, bo to jest coś
wspaniałego i to była moja wymarzona praca i chyba tak już będzie do końca życia. Tę swoją cegiełkę można dokładać na pewno w różny sposób, nie tylko pracując czy będąc wolontariuszem, ale pewnie przede wszystkim będąc potencjalnym dawcą szpiku, jeśli można się zarejestrować, więc też wszystkich, którzy jeszcze nie są w bazie, do tego bardzo namawiamy. No i też do tego, żebyście razem z nami, jako że mamy teraz październik, czyli miesiąc świadomości idei dawstwa szpiku, żebyście razem z nami edukowali, obalali mity i mówili, że to nie jest takie straszne, i że dzisiaj na przykład wzięliście udział w takim spotkaniu, kiedy poznaliście te dwie perspektywy i mogliście zobaczyć, jakie to piękne, że jedna osoba może uratować drugiej osobie, której tak naprawdę wcześniej nie znała, życie i że dzięki temu ta druga osoba może tutaj dzisiaj być z nami. Ja już tak naprawdę doszliśmy do końca tej historii, więc chciałabym przejść do pytań, które się tutaj w międzyczasie pojawiły. Jak na razie widzę takie pytanie jedno, więc do niego przejdziemy. Natomiast jeśli jeszcze macie jakieś pytania, to jest ten moment, żeby je tutaj napisać. Pytanie, które się pojawiło, jest skierowane do ciebie, Julia, z tego co się domyślam, od Dominiki. Jak wyglądają takie badania, te od stóp do głów, zanim przeszłaś na kolejny etap, zanim dostałaś zielone światło, że możesz pomóc? Znaczy tak, Dominika, ja niestety już tak bardzo dokładnie nie pamiętam, jakie to były badania. Na pewno to zaczynało się od pobrania krwi, i różnych tam oznaczeń. Były badania USG, był chyba rentgen, omówienie pewnych kwestii moich, takich zdrowotnych z lekarzem i na podstawie też lekarz też kierował mnie na dodatkowe badania. No, przykro mi niestety, nie wiem, może ty, Sara, kojarzysz, jak to teraz właściwie wygląda, jakie są jeszcze dodatkowe te badania, bo ja na ten moment, nie wiem, chyba z tych emocji jeszcze tak do końca, no... Nie chcę też skłamać, tak, jak to było, ale spędziłam wtedy pół dnia w klinice. Ja też nie wiem, jaki jest dokładnie ten pakiet badań, natomiast na pewno jakby celem jest to, żeby zobaczyć, czy dawca jest zdrowy, żeby upewnić się, czy oddanie komórek macierzystych nie będzie żadnym zagrożeniem dla niego oraz dla biorcy, tak? Więc tutaj chcemy się upewnić przede wszystkim. My też jakby jako ośrodek dawców szpiku dbamy o to, żeby procedura była bezpieczna dla dawców, więc musimy się upewnić, że dawca jest zdrowy i że oddanie komórek macierzystych nie będzie w żaden sposób zagrażać jemu, jego zdrowiu i życiu, dlatego takie badania dawca przechodzi, no i też jakby jest jeszcze raz potwierdzana zgodność z biorcą, więc to są jakby te dwa cele badań. Pytanie, które się pojawiło, jest kolejne, dlaczego dawca i biorca mają możliwość bezpośredniego kontaktu dopiero po 2 latach i pozdrowienia dla was, dla nas dziewczyn. Jeśli chodzi o kontakt, może ja tutaj też zabiorę głos w tej sprawie. Jeśli chodzi o kontakt dawcy i biorcy, przez 2 lata jest on anonimowy, dlatego że jakby nie wiadomo, czy przeszczep się przyjmie. Czasami jest tak, że dawca musi ponownie, znaczy nie musi, tylko jest poproszony o to, żeby po raz kolejny oddać komórki macierzyste, bo na przykład jest potrzebny drugi przeszczep. Jakby to, że nie znamy tej drugiej strony, tak jak gdzieś wcześniej wspominałam, jest też dla dawców... po prostu eliminuje takie obciążenie tego, że jakby wiemy, że tam po drugiej stronie czeka już jakby konkretna osoba i wtedy jakby to obciążenie takie psychiczne, że ja jakby po raz kolejny mu pomagam, jest większe. No i też chcemy dzięki temu, że są te 2 lata, kiedy kontaktu między dawcą i biorcą nie może być wymiany danych, no to też gdzieś tam eliminujemy taką możliwość na przykład jakichś wyłudzeń pieniędzy, bo jakby no różne są sytuacje i różne mogłyby być w momencie, kiedy na tej szali jest po prostu ludzkie życie, więc tutaj w momencie, kiedy dawca, kiedy te dane byłyby znane dla obu stron, no to do różnych sytuacji mogłoby dochodzić, dlatego ten kontakt przez 2 lata przynajmniej jest anonimowy. Tak jak mówiłam, w różnych krajach wygląda to różnie.
czasami tego kontaktu nigdy nie może być. W niektórych krajach w ogóle jest wykluczony jakikolwiek kontakt, nawet anonimowy, między dawcą i biorcą. Dlatego tutaj nasi dawcy z Polski też z różnymi sytuacjami muszą się tak naprawdę spotykać i nie zawsze jest tak, że mogą dowiedzieć się, kto jest po drugiej stronie. Niektórzy nie wiedzą nawet, czy biorca żyje i czy ma się dobrze, więc tutaj ta kwestia wygląda różnie. Natomiast też warto podkreślić, że tak naprawdę niezależnie od tego, czy do tego spotkania dojdzie, czy nie, to myślę, że tutaj dla biorców najważniejsze jest, i pewnie Agnieszka mnie w tym wesprze, jest to, żeby po prostu oddać komórki macierzyste i podarować te nadzieje, bo to jest tak naprawdę największe i najpiękniejsze, co można zrobić. Dokładnie. Tutaj Kamila chyba przechodziła przez badania w marcu, bo napisała, że są to badania krwi, USG brzucha i RTG klatki piersiowej. Ja się tak, nie pomyliłam. Tak było, więc Julia, dobrze pamiętasz. I jeszcze chyba gdzieś było jakieś pytanie nieoznaczone, albo mi się wydaje, jeszcze Jędrzej pisał tutaj, że filmem z waszego spotkania dopingował się przed jego pobraniem komórek macierzystych, więc są tutaj osoby, które waszą historię już znają. Jacek, trzymamy kciuki, Jacek, za ciebie, bo widzę, że wasz przyszły... Trzymamy. Tak, tutaj i też widzę, że moja chrzestna też jest z nami, także dużo tutaj ciepłych słów na czacie, bardzo miło czytać takie wypowiedzi. Marta też napisała, że najważniejsza jest chęć pomocy, że ona już dostała kopertę z pakietem, które czeka na wysłanie, więc Marta, my tutaj też cię dopingujemy, żebyś dotarła. Dziękujemy, tak. Bo być może ktoś czeka na twoją pomoc. W takim razie, jeśli już nie ma więcej pytań, to my raz jeszcze bardzo serdecznie was wszystkich też pozdrawiamy. Nie wiem, Julka, Agnieszka, czy chcecie coś jeszcze na koniec dodać, czy... Ja bym chciała do Julki, tylko tak jeszcze raz z okazji jej święta, bo to jest jej święto dzisiaj, jeszcze raz jej za to podziękować. No wystarczy tyle, bo już wcześniej powiedziałam, że zawsze... Powiedz więcej, to się popłaczę na wizję. zawsze jej będę za to dziękować, za to jej będę zawsze wdzięczna, nie tylko ja, bo cała moja rodzina. I że ją kocham po prostu, jak siostrę. Dokładnie tak, Agnieszka właśnie wspomniała, dzisiaj obchodzimy Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku, o czym jeszcze nie mówiliśmy, ale tak jest, więc Julia, wszystkiego dobrego, gratulacje dla ciebie i dla wszystkich, już ponad 8400 dawców faktycznych z Fundacji DKMS, więc ta baza się powiększa. Siła jest, chęci są, na pewno dawców będzie coraz więcej, a ja też chciałam was jeszcze zaprosić na ostatni, trzeci webinar o właśnie różnych stresach, lękach i o tym, jak je pokonywać, te wszystkie lęki związane z dawstwem szpiku. Webinar odbędzie się za 2 tygodnie we wtorek i będzie z nami pani psycholog, więc będzie dużo też takiej wiedzy specjalistycznej o tym, jak sobie z tymi naszymi strachami radzić. Ja w takim razie bardzo wam dziękuję, dziewczyny, za to, że dzisiaj opowiedziałyście swoją historię, że wróciłyście do tych bardziej bolesnych i do tych już takich zupełnie radosnych i szczęśliwych momentów w waszej historii. Życzę wam przede wszystkim też w tych trudnych czasach dużo, dużo zdrowia i dużo pogody ducha i tego też życzę wszystkim wam, którzy dzisiaj tutaj z nami byliście. I dziękujemy i wzajemnie, dla ciebie też, Sara, oczywiście dużo zdrowia i dla wszystkich. Popieram w 100% i jeszcze tylko powiem, że naprawdę gorąco zachęcam tych niezdecydowanych, żeby się zarejestrowali i tak naprawdę jesteśmy przykładem za GOM z różnych stron, że warto i że nie ma czego się bać. Ja tutaj jeszcze tak, jeśli ktoś by był z nami, kto jeszcze nie jest zarejestrowany, a może akurat nabrał takiej ochoty, to wysyłam, zostawiam link tutaj na czacie, w komentarzu.
I raz jeszcze dziękujemy bardzo, że dzisiaj byliście z nami i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiam. Dzięki.